Potańcówka pod gołym niebem. Tak zaprotestowali potańcówka pod gołym niebem. Tak Belgowie protestowali przeciw obostrzeniom. W belgijskim mieście Liège doszło do protestu przeciw pandemicznym restrykcjom. Manifestacja polegała na tańcach w plenerze w jednym z miejskich parków. Jej uczestnicy nie mieli masek i nie respektowali nakazanego przepisami dystansu. O wzięcie udziału w proteście przeciwko restrykcjom związanym z epidemią apelowało kilka organizacji pozarządowych. Ostatecznie ich przedstawiciele zdecydowali się na zorganizowanie potańcówki pod gołym niebem. Do parku La Bowerie przybyła ciężarówka z nagłośnieniem, na miejscu był też DJ, który dobierał muzykę. Rozumiem, że niektórzy się boją, ale z psychologicznego punktu widzenia ważniejsze jest dzisiaj manifestowanie tutaj, niż siedzenie w domu, podkreśliła w rozmowie z korespondentem a współuczestniczka wydarzenia, Valene Mevissen, która studiuje w Liège. 21-letnia studenta podkreśliła, że w ostatnich tygodniach w parku La Bowerie, który cieszy się wielką popularnością wśród studentów, odbywało się wiele spotkań pod gołym niebem i żadne z nich nie pociągnęło za sobą wzrostu zakażeń. Potańcówka protestujących przeciwko ograniczeniom rozpoczęła się ok. godzina 11 i zakończyła po 2 godzinach w związku ze zmianą pogody, relacjonuje AFP. Zaostrzone restrykcje od soboty w Belgii obowiązują zaostrzone restrykcje, zgodnie z którymi korzystanie z usług i dokonywanie zakupów innych, niż te dotyczące artykułów pierwszej potrzeby, może dokonywać się tylko na podstawie wcześniejszych zapisów. Zarządzenie to ma obowiązywać miesiąc. W związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się w Belgii brytyjskiego wariantu koronawirusa, od poniedziałku są też zamknięte szkoły i uniwersytety. Tradycyjne ferie wielkanocne zaczną się w tym roku o kilka dni wcześniej i potrwają 3 tygodnie zamiast 2, pisze AFP. To tak, jakby nawiedziła nas kolejna epidemia, znaleźliśmy się w nowej sytuacji. To tak, jak gdyby nawiedziła nas kolejna epidemia. Ten wirus jest bardziej agresywny i rozprzestrzenia się w szalonym tempie, podkreślił premier Aleksander De Croo w swym niedzielnym wystąpieniu telewizyjnym na kanale RTBF. Widzimy też coraz więcej młodych ludzi w szpitalach. Musimy uczynić wszystko, co możliwe, by zatrzymać tę trzecią falę, dodał. Belgijski premier przyznał, że kampania szczepień zwolniła, co ma związek z zakłóceniami w dostawach szczepionek. Zapewnił, że w najbliższych 3 miesiącach Belgia otrzyma 7,4 milionów zamówionych dawek. Pozwoli to zaszczepić do końca czerwca pierwszą dozą szczepionki blisko 80% ludności kraju, podkreślił premier De Croo. Do chwili obecnej, jak podaje AFP, pierwszą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 otrzymało 13,4% dorosłych Belgów, a 2 dawki przyjęło 5,5% populacji powyżej 18 roku życia.